Zaczynamy pierwszą część pomeczowej konferencji prasowej. Z nami pan Marek Papszun, trener Rakowa Częstochowa. Panie trenerze, poproszę o pomeczowy komentarz. Dzień dobry. Trudny mecz dla nas i zwycięski. Tradycyjnie już wygrywamy w Szczecinie. No chyba ta tradycja trwała jak najdłużej dla Rakowa. To jest duża sprawa. No, tu się zawsze ciężko gra i Pogoń to jest bardzo dobry zespół. Cieszę się szczególnie, że dzisiaj na tym pięknym stadionie był chyba, z tego co się nie mylę, praktycznie komplet widzów, więc tym bardziej to jest dla nas wartościowe, że ludzie przyszli na Pogoń oczywiście, ale też zobaczyć naszą grę. No, ta gra może nie była porywająca, widać było taką nerwowość z obu stron trochę i że obie drużyny takim respektem do siebie podeszły z mojej perspektywy i na pewno my nie graliśmy w ataku tego, na co nas stać, aczkolwiek no też trzeba podkreślić siłę Pogoni, bo jeszcze raz mówię, że to jest bardzo dobry zespół i zespół, który co roku walczy o najwyższe miejsca. Większość przeciwników w tej lidze dominuje. Nie zawsze te wyniki są takie, jakby pewnie tutaj kibice i społeczność szczecińska oczekiwała, ale ja swoje zdanie i przemyślenia na ten temat mam i się nimi tutaj krótko dzielę. No, wygraliśmy strzelając piękne bramki i to chyba taka ozdoba tego meczu, bo tych sytuacji nie było dużo, aczkolwiek na pewno gdzieś Pogoń też mogła przynajmniej tą jedną bramkę strzelić, ale ogólnie no, zagraliśmy tak, jak przyzwyczailiśmy, jako taka drużyna zorganizowana, zdyscyplinowana, niwelująca przewagi przeciwnika. Brakowało nam, tak jak mówię, trochę płynności w grze i wykorzystania kontrataku, bo na to byliśmy też mocno nastawieni, szczególnie w drugiej połowie. Choć jedną bramkę no, dołożyliśmy i tutaj wygrywamy. Cenne to zwycięstwo, tym bardziej, że to był trzeci mecz w tym tygodniu, gdzie też poddani byliśmy dalekim podróżom i to troszeczkę chyba też było po zespole dzisiaj widać, bo nie miał takiej energii jak często ma. Tym bardziej jeszcze raz podkreślam cenne zwycięstwo z bardzo trudnym przeciwnikiem. Dziękuję bardzo. Jeżeli mają Państwo pytania, to jest ten moment. Jakub, proszę. Kuba Lisowski, Głos Szczeciński. Panie trenerze, jak mocno zostaliście zmobilizowani wczorajszym wynikiem Legii Warszawa, no, która wymęczyła też ten zwycięstwo Zabrzu? Myślę, że my nie wymęczyliśmy mimo wszystko. Wygraliśmy 2-0, no, nie byliśmy pod takim ostrzałem jak Legia w 20 minutach, no, nie broniliśmy się w polu karnym przynajmniej cały czas. No tak jak już mówiłem, no, my nie patrzymy na Legię w sensie takiego, że nie czekamy na mecz Legii i żeby ich specjalnie oglądać, choć nie ukrywam, że też oglądamy jako swojego przeciwnika i konkurenta najmocniejszego, no to jest chyba normalne. I patrzymy jak na całą ligę, co się w tej lidze dzieje, no jako trenerzy, sztab, no musimy też oglądać przeciwników po prostu pod kątem kolejnych gier, ale to taka mobilizacja, to Legia czy wygrywa, czy przegrywa, czy akurat nie przegrywa, ale remisuje w tej rundzie, to nie bierzemy tego pod uwagę, bo my patrzymy mecz po meczu i zdawaliśmy sobie sprawę, gdzie jedziemy
I też przyjechaliśmy z nastawieniem zwycięstwa, mimo tego, że tak jak powiedziałem, no nie do końca zagraliśmy tak, jak chcieliśmy, jeżeli chodzi o ten poziom nasz piłkarski z różnych względów. Natomiast no, zgadza nam się na koniec, bo to jest najistotniejsze i to było dzisiaj dla nas najważniejsze. Legia to jest jakby oddzielny temat i to chyba ona musi bardziej na nas patrzeć i dzisiaj pewnie kibicować Pogoni niż my patrzeć na Legię. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do pana trenera? Jerzy. Jeśli można. Panie trenerze, czy był pan w 100% przekonany, że Jean Carlos tak spokojnie sobie poradzi z dzisiejszą presją spotkania? No bo przecież tutaj troszeczkę czasu spędził. Zimą przeszedł do częstochowskiego klubu, no i piękny strzał. No. Tak, no duże gratulacje. Przede wszystkim Carlos to kapitalny zawodnik, ale przede wszystkim człowiek i bardzo się cieszę, że do nas dołączył. Czy miałem jakieś obawy? Obawy nie, ale wiedziałem, co ten mecz dla niego oznacza, dlatego no rozmawialiśmy kilkukrotnie na ten temat i myślę, że w jakiś sposób to też skutkowało dzisiaj tym występem, bo rzeczywiście zagrał bardzo dobrze, jeżeli chodzi o wdrożenie się do tego zespołu. Nie? Działał w tym zespole jak jeden z mechanizmów, które grają od wielu lat, czyli zastąpił Kunika na lewym skrzydle i nie było widać specjalnie różnicy. Jeszcze dostrzelił kapitalną bramkę, także mogę się tylko cieszyć, tak jak powiedziałem, z tego transferu. Byłem tego mocno przekonany, wielokrotnie to już potwierdzałem i kibicuję mu dalej, jak wszystkim moim chłopakom, żeby tak dobrze sobie radzili. Jeśli można. Jerzy Chwałek, Super Express. Gratulacje, panie trenerze. Pytanie odnośnie Iwiego Lopeza. Czy to jakiś uraz spowodował zmianę, czy to jest kwestia troszkę już liczenia siłami piłkarzy i takiego pewnego szachowania? Dziękuję za gratulacje. Nie można szachować po 45 minutach, jak się na Pogoni 1-0 prowadzi, to byśmy prowadzili 3-0 i nawet do głowy mi to nie przyszło. Iwi po prostu grał słabiej i była zmiana, no jak każdy zawodnik, który gra słabiej, więc miał słabszy dzień i doszło do zmiany ze względu na poziom sportowy, ale też oczywiście kwestie taktyczne, wynik spotkania, no bo wszedł za niego Mateusz Wdowiak, który jest innym profilem zawodnika i to też miało znaczenie. Gdyby ten wynik był inny, być może Iwi jeszcze by został, no ale tak jak mówię, tutaj decydowała przede wszystkim jakość i no i drugie te kwestie taktyczne związane z zarządzaniem tym meczem przeze mnie, ale tak jak powiedziałem już w szatni, no i wielokrotnie nam pomógł, wielokrotnie pomógł nam wygrywać mecze i to jest u nas naturalne i on to też rozumie, że ta zmiana była podyktowana tylko i wyłącznie dobrem drużyny i tym, żebyśmy ten mecz wygrali, bo on też ten mecz wygrał wspólnie z nami. Jeżeli więcej pytań nie ma, nie widzę. Dziękuję za udział w pierwszej części konferencji. Dziękuję, nie będzie druga część.